Dzień dobry. W dzisiejszej Akademii Ogrodnika pan Piotr opowie, jak wspomagać zioła w doniczkach, czy na balkonie, czy w naszych ogrodach. Panie Piotrze, co możemy zrobić, żeby te zioła były bardziej żyzne? Z uwagi na to, że zioła mają olejki eteryczne, które działają prozdrowotnie, potrzebują szczególnych parametrów wspomagania. Dla ziół potrzebna jest ziemia optymalna. Czyli nie tylko mieszamy ją pół na pół z rodzimą ziemią, ale możemy bezpośrednio w takim substracie uprawiać. Parametry są porównywalne do każdej ziemi, ale jeszcze bardziej wzbogacone o związki krzemu, co gwarantuje nie tylko przepuszczalność, ale stabilność tkanki ziołowej i wpływa na intensywność olejków eterycznych, czyli ich gromadzenie się. One bowiem dla nas są istotne później, kiedy parzymy z nich herbatę, czy w ogóle przechodzimy wokół rabaty, gdzie rosną zioła i one uwalniają te olejki, bardzo korzystnie wpływając na nasz organizm. W naszej Akademii Ogrodnika oczywiście jest do wygrania taka ziemia do ziół. Piszcie zatem na adres Tajemnice Przyrody @gmail.com lub kontaktujcie się z nami przez Facebooka. To na razie.